Cześć wszystkim! Witamy Was w kolejnym filmie wraz z Pestusiem, ale Pestusia już się wyrywa, więc odłożymy go na bok. Niech się tutaj obok bawi. Witam Was w kolejnym G+ie. Dzisiaj przetestujemy rzecz, którą mam od bardzo dawna w swoich tutaj kolekcjach gadżetowych, ale no niestety musiał poczekać ten gadżet na odpowiednią chwilę, żeby go przetestować, ponieważ potrzebowałam do tego odpowiedni inny sprzęt, a jest to mianowicie suszarka do włosów. Jest to taki wielki czepek termiczny na głowę, który ma taką wielką rurę, przez którą będziemy doprowadzać ciepłe powietrze suszące naszą głowę, nasze włosy. I przez to też mam umyte włosy i jestem właśnie w takim oto pięknym turbanie. No, Pestuś już się zainteresował tym urządzeniem i nie podrap mi tego! Matychunio, no proszę, no! No bo mi to podrapie! Ała! Mateusz, układ mi te czuły. A nie, układam krocki. No, no weź go! Jednak zanim zaczniemy testować ten cudowny sprzęcior do suszenia włosów, serdecznie Was zapraszam, żebyście kliknęli guziczek subskrybuj tutaj na dole i zaraz obok guzik dzwoneczka, żebyście dostawali wszystkie powiadomienia. Mam nadzieję, że to zrobiliście, jeśli tego wcześniej nie robiliście, więc myślę, że możemy już zacząć testowanie. Więc słuchajcie, to wygląda tak, że ten oto czepek zakładamy na naszą głowę i tutaj mamy taki sznureczek ściskający, tak żeby to nam nie odfrunęło do góry, ale głównie jest to przeznaczone dla osób, które mają raczej krótsze włosy niż ja, a jak wiecie, ja mam dość spore te włosy i niestety one z trudnością by się suszyły, ponieważ nie byłyby z każdej strony owiewane przez ten wiatr i przez to pewnie były jakieś pogięte, jakieś nierozczesane, jakieś dziwne kształty by nam się tworzyły. Więc pomyślałam, że wykorzystamy do tego moje wałki w kształcie truskawek, które już dobrze znacie i które wielokrotnie się pojawiały na moich filmach. I po prostu zakręcimy sobie włosy i zrobimy sobie loki. I myślę, że w ten sposób wszystko dobrze się wysuszy i będziemy zadowoleni z efektu, więc zacznijmy zakręcać moje włosy. Chciałabym tutaj pogratulować Mateuszowi, który pierwszy raz zakręcał loki! I piszcie w komentarzach, że mu gratulujecie. W ogóle brawa dla niego! Cieszysz się? Jesteś dumny z siebie? Niezmiernie. W takim razie, skoro mamy już zakręcone loki, to zabieramy się za ten cudowny kaftan bezpieczeństwa. Więc Mateusz, czy mógłbyś mi podać to coś? Dziękuję. I teraz tak. Myślę, że suszarkę będę trzymać z tej strony, więc założę to w ten sposób. Nie wiem, czy nie będę potrzebowała asysty. Chciałam się to upchnąć.
No. Dobra. Nie za ciasno? Nie, jest spoko. Dobra. Mam nadzieję, że suszarka nie wypuknie. To nie czy to wejdzie tutaj. No to... Trzymam się tu. Trzymaj za suszarkę. No nie, zawsze nie wiem, żebym uciekał. Chyba serio. Pewnie jak widzieliście, założenie tej rury na normalną suszarkę było wręcz niemożliwe, więc postanowiliśmy wziąć taką nakładkę zwężoną na suszarkę, którą wcisnęliśmy za pomocą kombinerek i wreszcie możemy zamontować to na suszarkę. Już jest zamontowane, więc możemy przystąpić do suszenia, więc... Zastanawiam się, czy to nie wybuchnie i czy nie umrę i czy nic nie spalę. Mateusz, czyń honory. Włącz. Dobra. Bardziej to chyba niżej dotyczy. Chcesz inne powietrze, czyli gorące? No, tak jak jest ustawione. Ty to będę trzymać od dołu, nic nie słyszę. Powiem tak. No przestań! Czuję rzeczywiście. No Mateusz, no daj mi powiedzieć, bo ja o tym słyszę. Chciałam powiedzieć. Przestań, daj mi suszarkę! Daj suszarkę. No. Chciałam powiedzieć, że jest ustawione teraz na ciepłe, teraz jest zimne. Rzeczywiście, kiedy poleciało ciepłe powietrze, to z tej strony czułam serio takie palące powietrze, tutaj nic nawet nie dochodziło, więc będę musiała pewnie przełożyć rurę tą z tej strony, żeby wszystko dobrze się dosuszyło. A puścimy teraz zimne. Popsuła się suszarka? Nic nie działa? Aha. Czyli słuchajcie, moja suszarka uległa przegrzaniu. Mogę teraz powiedzieć dlaczego? Przestań Mateusz, ona nie włączy się, dopiero musi ostygnąć. I dopiero w momencie, kiedy ona ostygnie, zacznie znowu działać, bo to jest jakby takie blokada przed spaleniem się suszarki. A czuję takie, taką... Czuć teraz rzeczywiście jakby lekką spaleniznę. I chodzi po prostu o to, że suszarki lepsze mają w sobie jakby blokadę przed spaleniem, samodestrukcją. To powietrze dalej z suszarki się wypuszcza, ona się gromadzi, przez to następuje przegrzanie suszarki. Więc w momencie, kiedy ją wyłączymy, ona jest na tyle gorąca, że nie jest w stanie w ogóle się z powrotem włączyć. Więc jak widzimy,
dosyć, że jest to dość niebezpieczne, no to nie daje to żadnego rezultatu, więc powiem wam, że serio zarąbisty sprzęt jest warty swojej ceny. Nie pamiętam, ile to kosztowało, bo kupiłam to jakieś dobre 1,5 roku temu, ale przyznam, że jest to naprawdę pic na wodę i myślałam, że kiedy będę miała dużą suszarkę z dużą mocą, to rzeczywiście coś będzie tu działało i suszarka nie będzie się tak szybko przepalać. Jednak no niestety się myliłam i niepotrzebnie czekałam z recenzją tego produktu aż tak długo. Napiszcie, co o tym sądzicie, że wy widzieliście jakieś tutoriale, które, na którym rzeczywiście ten produkt działał, czy ja to robię źle, czy wy jakoś zrobilibyście to inaczej. Więc czekam na wasze komentarze, akurat w związku z tym, no ja tylko żałuję, że mam wałki teraz na głowie. Łapki w górę, jeśli wam się podobał ten test. I to tyle, tak więc do zobaczenia w kolejnych filmikach i pa pa!